Mam przyjemność rozmawiać z panem przewodniczącym dzielnicy 5, Piotrem Klimowiczem. Generalnie jakby struktura tego wywiadu jest podzielona na takie trzy części. Najpierw trochę ogólnie o dzielnicach jako takie, jako jednostki pomocnicze. Potem o dzielnicach w Krakowie i tutaj stricte dzielnica 5. I najpierw może, gdyby pan mógł jakoś ocenić, spróbować opisać funkcjonowanie, według pana oczywiście, generalnie jednostek pomocniczych w Polsce. Czy, nie wiem, jakieś ich wady od razu nasuwają się panu na myśl, czy zalety? Jako może bardziej tej instytucji. To znaczy, nie będę się wypowiadał na temat dzielnic pomocniczych, jednostek pomocniczych w całej Polsce, tylko będę się wypowiadał na temat tego, co znam, czyli w Krakowie. Jeśli chodzi o to, co ja odbieram jako niedomagania, bądź jakieś to, co powinno się poprawić w tym zakresie, no to jest przede wszystkim kwestia kompetencji, jakie jednostki pomocnicze mają. Uważam, że powinny być rozszerzone w stosunku do tego, co jest obecnie, a także środki, jakie są przekazywane dla dzielnic, jednostek pomocniczych, powinny być większe. To są takie dwa główne problemy, z jakimi się borykamy. Jeśli chodzi o kompetencje, to przede wszystkim doskwiera nam kwestia związana z opiniowaniem warunków zabudowy i tego, co się będzie działo jako działalność inwestycyjna na terenie, który nam podlega. Przede wszystkim chodzi o to, że jednostka pomocnicza nie ma wiążącego zdania, jeśli właśnie chodzi o te opinie. To jest opinia, która może być wykorzystana, ale nie musi. I to jest najważniejszy problem, z którym się borykamy. A jeśli chodzi o kwestie związane z finansami, to wiadomo, po prostu tych pieniędzy jest zbyt mało na te zadania, które chcielibyśmy realizować, przede wszystkim remontowe i także modernizacyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. A jeszcze może wracając do tematu tych WZ-ek, czy jeżeli na przykład jest duży opór ze strony czy radnych, czy mieszkańców i państwo wiecie o tym, że jakieś inwestycje nie chce się przeprowadzić, powiedzmy, albo projekty na przykład wskazują na to, że nie pasuje ona do zabudowy, czy wiadomo, formalnie to w żaden sposób negatywna ocena rady nie wiąże, prawda, urzędników w Urzędzie Miasta, ale czy jakieś są może sposoby inne, żeby jakoś wpłynąć na to, żeby jednak na przykład żeby jakoś zmienić może plany inwestora? Czy zdarzały się może takie sytuacje? To przede wszystkim zależy od inwestora, właściwie można powiedzieć, jego wrażliwości. Czasami się tacy zdarzają, aczkolwiek jest to, można powiedzieć, promil w tym całym zalewie różnego rodzaju inwestorów, deweloperów, ponieważ przede wszystkim jest nastawienie na maksymalizację zysku, maksymalizację powierzchni budowanej. I to naprawdę są wyjątkowe sytuacje, kiedy deweloper przystaje na jakieś sugestie ze strony rady. No, najczęstszą praktyką jest, że w ogóle nawet na takie spotkania, które są organizowane, deweloperzy już zaczynają po prostu w ogóle nie przychodzić, traktując to jako stratę czasu. No cóż, czyli raczej trzeba walczyć o to, żeby się zmieniła postawa dewelopera niż bardziej instrumenty. Bądź też prawo w tym zakresie, żeby zostało zmienione. Również tak. Wydaje mi się, że to byłoby jednak łatwiejsze, bo trudno wymagać od dewelopera, żeby nagle miał jakieś gołębie serce i rezygnował z zysku, bo każda firma jest do tego powołana, żeby uzyskiwać zysk. Czyli tak podsumowując, takim w sumie generalny taki problem w funkcjonowaniu, uznałby pan zbyt małe kompetencje, zbyt małą siłę decyzyjną, tak? Tak jest. A czy uważa pan, że partie polityczne mają duży wpływ na generalnie na działanie, na funkcjonowanie jednostek pomocniczych? Nie. Nie mają, można powiedzieć. No przynajmniej ja to też mówię na podstawie mojego doświadczenia. My tutaj się zajmujemy sprawami
można powiedzieć, bardzo przyziemnymi i do tego jakieś tam polityczne przynależności no właściwie no w ogóle są zbędne, bo to, czy dany chodnik trzeba wyremontować, czy nie, no to tutaj pogląd polityczny jakikolwiek jest do tego zupełnie niepotrzebny. No i to też widać w naszych pracach, że tutaj spory przebiegają co do jakichś rozwiązań poszczególnych, konkretnych, natomiast nie ma to jakby takiego odzwierciedlenia, że ktoś jest członkiem jakiejś partii, to głosuje tak, a jak jest innej, to głosuje inaczej. To tutaj w ten sposób nie działa. Czyli generalnie trend jest taki, że radni zostawiają jakby swoje jakieś zapatrywania polityczne na boku i wszystko jakby na sesji liczy się dzielnica jako całość niż tak. Jakieś polityczne. Ja przepraszam bardzo, że dobrze, to może ja zostawię.